Chodzi o to, żeby budować w czasach, kiedy ludzie są wobec siebie bardzo nieufni, w czasach, kiedy mamy relacje medialne, polityczne, nie tylko społeczne, takie jakie są, a są chyba nie najlepsze. Chodzi o to, żeby budować coś pozytywnego. Ja przynajmniej tak odbieram tę ideę portalu, z którym się zdążyłem już zapoznać, że ten portal ma kreować taki całkiem pozytywny wizerunek Polaka i Polaków jako ludzi, którzy nie potrafią tylko narzekać, nie są od narzekania, ale potrafią myśleć w sposób pozytywny i twórczy i iść do przodu.